Cześć, witam Was w Niecodzienniku. Dzisiaj będzie troszeczkę na temat relaksu, bo czy zastanawialiście się, kiedy ostatnio tak prawdziwie odpoczywaliście? Bo w mojej codziennej praktyce gabinetowej spotykam ludzi, którzy mówią: no, panie Patryku, dla mnie to jest taką najlepszą formą relaksu, kiedy ja sobie po całym dniu pracy pójdę na siłownię i tam trochę tych ton poprzerzucam. Ja myślę sobie: okej, jest to niewątpliwie fajna sprawa, ale jest to bardziej hobby niż relaks. I wtedy ten pacjent wydaje się taki troszeczkę zdziwiony, ale że jak to? Przecież to mi przynosi ulgę, bo ja mam słuchawki na uszach i w ogóle jest fajnie. Tylko że dochodzi do sytuacji, w której po całym dniu pracy, która jest dla nas mniej lub bardziej stresująca, idziemy sobie na siłownię, gdzie są bardzo wysokie dźwięki, bardzo duży gwar, hałas, wchodzimy między ludzi, zakładamy słuchawki na uszy i jeszcze mocniej dociążamy nasz układ nerwowy. Dlatego kiedy słyszę o takich sytuacjach, podczas których pacjent odpoczywa skutkiem tego, że jeszcze bardziej się dojeżdża, no to myślę sobie, że nie jest to do końca relaks. Jest to ciągle hobby, którym może być pływanie i pokonywanie kolejnych basenów, bieganie, podczas których no, upieram się, aby pokonywać kolejne odległości. W końcu przygotowujemy się do maratonu po raz szósty w tym roku. A kiedy tak na dobrą sprawę zapomnieliśmy, jak to jest się relaksować? Jak to jest odbyć sesję medytacyjną? Jak to jest odbyć sesję jogi? Kiedy ostatni raz pozwoliliście sobie na to, aby poleżeć sobie na tapczanie, kompletnie bez ruchu, obejrzeć jakiś serial, albo poczytać książkę, albo po prostu posiedzieć w ciszy? Musimy sobie postawić taką tezę, że nie zawsze relaks równa się hobby. Tam nie ma znaku równości. Ten znak równości należy przekreślić i fajnie by było, gdybyśmy nauczyli się odpoczywać, bo dojeżdżamy się w życiu codziennym, pracujemy coraz więcej, pracujemy coraz szybciej, wymagamy od życia coraz więcej. Jakby kultywowane jest to, aby wszyscy coś robili, chodzili na siłownię, pływali, skakali, uprawiali aerobik i jeszcze nie wiadomo co. A w tym wszystkim naprawdę zapominamy o relaksie, o tym, żeby wziąć dziewczynę, chłopaka i pojechać w góry, pochodzić po lesie, posłuchać, jak szumi las, jak śpiewają ptaki. Natomiast po prostu weekend służy nam do tego, żeby odreagować. Stawiamy się na nogi, w międzyczasie jeszcze pójdziemy sobie na imprezę, gdzie jeszcze bardziej się dojedziemy. I myślę sobie, że to jest taki błędny krąg, błędne koło, z którego nie jesteśmy w żaden sposób w stanie wyjść. Dlatego jeśli dajemy z siebie wszystko 5 dni w tygodniu, dajmy sobie 2 dni relaksu. Jeśli pracujemy 8 godzin, to po powrocie do domu odłóżmy wszystkie rzeczy na bok i zrelaksujmy się. Naprawdę, położenie się na godzinę na tapczanie i omiecienie wzrokiem sufitu, to nie jest nic złego. Kiedy ostatni raz sięgnęliście po swoją ulubioną książkę? Kiedy ostatni raz obejrzeliście film z uwagą, nie sięgając co 5 minut po telefon? Każda aktywność, która w jakikolwiek sposób dociąża nasz układ nerwowy, jeśli będzie to spacer i z góry założymy sobie, że musimy zrobić 10 tysięcy kroków, to dalej nie będzie to relaks. Jeśli idziemy na spacer, to po to, żeby się przejść, żeby zakosztować widoków, żeby nacieszyć się rytmem miasta, a nie tym, aby zrobić daną odległość, aby wyrobić swój limit i odhaczyć kolejne cele w zeszycie i wrócić do domu ze spełnionym postanowieniem, że dzisiaj udało mi się zrobić 10 tysięcy kroków. Naprawdę, krótka sesja medytacji, krótka sesja powolnej, wyciszającej jogi, chwila spędzona w wannie z winem, obejrzenie ulubionego serialu czy filmu, to jest relaks. Relaksem nie jest rzecz, która powoduje to, że po pewnym czasie wracamy do domu i mam ochotę upaść na twarz i kompletnie odechciewa nam się wszystkiego, no ale przecież presja otoczenia jest taka, że i tak musimy z tego domu wyjść, i tak musimy dać siebie dużo więcej. Zatem bardzo mocno zachęcam Was do wprowadzenia pewnych nawyków do swojego życia codziennego. Jeśli ćwiczycie 3 razy w tygodniu, dajcie sobie 2 dni wytchnienia. Spędźcie nieco więcej czasu z bliskimi. Nauczcie się najzwyczajniej w świecie odpoczywać, bo jeśli Wy się tego nie nauczycie, to prędzej czy później Wasz organizm sam się o to zgłosi.
a wtedy nie będzie zbyt fajnie, bo spędzicie 3 dni w łóżku z wysoką gorączką, odreagowując wszystkie te wcześniejsze stany i wcale nie będzie wam łatwiej. Zatem z taką myślą was dzisiaj zostawiam, a ja idę poczytać książkę. Cześć.